To jestem ja. Po 15 godzinie spędzonej w pociągu. A to jest Remek, który powiedział, że... Siema Karol, mam dla ciebie challenge. Spędź 24 godziny w pociągu, jadąc tylko w jedną stronę. A to jest Kwolci. Siema. Którego reakcje na to zadanie i nie tylko zobaczycie w dalszej części tego odcinka, dlatego oglądajcie koniecznie do końca. A na samym początku miałem już pierwszy problem, czyli brak pieniędzy na podróż. Łączna kwota, jaką muszę zarobić, to 1000 zł i przygotowałem kilka sposobów na to, jak zdobyć te pieniądze. Uliczne pokazy trików. Szło to nawet całkiem nieźle i byłem zaskoczony, jak dużo osób dawało mi pieniądze. To pewnie wszystko za sprawą tego wspaniałego baneru. Możecie dać mi znać w komentarzu, co o nim myślicie. Proszę Państwa, na ten moment udało nam się uzbierać 33 zł i 1 dolara. Tak swoją drogą, to są najlepsze pieniądze. Tak powinny wyglądać pieniądze. Dolce są najlepsze. Tak, przez kilka dni chodziłem na rynek i kiedy udało mi się uzbierać już połowę kwoty, to postanowiłem robić zakłady. Możemy zagrać papier, kamień, nożyce. Jeżeli ty wygrasz, to płacę ci 10 zł. Ale jeżeli przegrasz, płacisz mi 5 zł. Nie, dyszkę, ja chcę dyszkę. Chcesz mi dać dyszkę? Dyszkę, tak. No. Dobra, 3, 4, 3. Dyszka twoja. Dzięki bardzo, dzięki. 3, 4, 5. Mam dyszkę, udało się. 5 zł, nie dyszkę. A, 5 zł. No tak, no. Sorry, bo... Ej, mam dychę. Możemy lecieć jeszcze raz, jak chcesz. Jak wygrasz jeszcze raz, to ci daję dychę, jakbym dwie piątki przegrał. Dobra, a jak ty wygrasz, to ci daję 15. 3, 4, 3. Kurwa. Mam dyszkę. Dobra. Trzymaj, grałeś. Dzięki. Mamy 10 zł, udało się. Odrobiliśmy się za wcześniejszą osobę. Oprócz gry w papier, kamień, nożyce, przypadkowe osoby mogły zagrać ze mną w liczby, które wyjaśnię nieco później, strzał do bramki, albo mogły się ze mną ścigać. Ciężka sprawa. Ciężka sprawa, no. W takim wypadku nie pozostało nic innego, jak zagrać papierkami. Z wyścigu byłoby na tyle, a teraz przejdźmy do strzałów na bramkę, gdzie mogłem stracić naprawdę dużo pieniędzy. Macie strzał z 5 metrów, czyli strzelicie z tej pozycji, to zgarniacie 10 zł. Jeżeli uda ci się trafić 10, płacę ci 20 zł. 20 metrów, więc do zgarnięcia masz 50 zł. No jeżeli nie trafisz, no to dajesz mi... Okazało się, że trafienie do bramki nie było wcale łatwe. Powinienem nam zaproponować ci więcej do wygrania w takim razie, że masz to utrudnione, nie? Chcesz mi to powiedzieć, tak? Chodziło mi po prostu, że jest krzywo i może być trudniej trafić. Dobrze, 75. Krakowski 75 zł. Dobra, stary, za to, że masz trudne warunki, za to, że tutaj jest krzywo, no to trafisz, masz 75 zł. Dobra, no możemy spróbować. Jakbyś założył sito, to bym ci odpuścił te 5 zł, bo jeszcze dyszkę bym ci zapłacił. Ej, było tak blisko, że ja myślę, że dycha się należy. No, należy się dyszka. Nie, stary, tobie należy się 10 zł, bo... Mam w sumie z 2/5, tobie należy się dyszka, trzymaj stary. Ostatnim opcją do wyboru była gra Wii. Wygrywa osoba, która odgadnie lub będzie bliżej liczby od 1 do 100 zapisanej na kartce. 3, 4, 73, a ty masz? 6123. No to dobra, no to ty byłeś bliżej, przegrałem. Kto chce wymyślać liczbę? Ja. Proszę bardzo, wybierz sobie kolorek. Niebieski, dobrze. Okej. Okay. Co by on mógł pomyśleć? To jest ciężkie. Czytałeś, mógł myśleć, więc wiesz. Dobra, jak to wiem. Jaką zapisałeś liczbę? 69. 69. Ja zapisałem 50. Okay. I jaka jest twoja liczba? 16. Nie! Aj, byłem bliżej, no, dobrze. Stary, twoje urodziny. Tak, no. Pokażcie mi, co on tam dla was przygotował. 24 godziny w pociągu. Jadąc tylko w jedną stronę. Nie możesz być tam z powrotem. I rozpocznij ten challenge w Katowicach. Blisko. To jest dobre miejsce. Są różne połączenia. 24 godziny w pociągu w jedną stronę. Zobaczymy, w którym kraju wylądujesz. O kurde. Ej, dobre! Jest dobre, ale czy to jest w ogóle do zrobienia? Nie wiem, stary. Mimo, bez szans, żeby się dało. Pytanie, czy bierzecie ten pod uwagę przesiadki? Bo jeżeli tak, no to w sumie da się to zrobić. To da się, nie? Żebym jechał longiem.
longiem, bo robisz de facto, przesiadasz się z pociągu do pociągu. Ale możesz się przesiadać? Tak. Aaaa! Wiem, Rezi tego tutaj nie powiedział. Okej, wszystko jasne. Owszem, bo jakaś 24 godziny longiem, no się nie da, nie ma takiego pociągu. Dlatego się zmieniło. To jest, powodzenia. Jestem właśnie w Katowicach i oficjalnie rozpoczynam swój challenge, czyli 24 godziny w pociągu. Przede mną naprawdę fascynujące 3 dni. Łącznie moja podróż do pewnego państwa, nie będę jeszcze wam zdradzał jakiego, będzie trwała aż 34 godziny, włączając w to oczywiście przesiadki na pociągi, bo sama podróż pociągiem będzie trwała nieco ponad 24 godziny. Dodatkowo mam z sobą taką oto kopertę, której zawartości jeszcze nie znam, ale o co dokładnie z nim chodzi, to przekonacie się w dalszej części tego odcinka. Pierwszym pociągiem zmierzam do Krakowa, gdzie będę miał kolejną przesiadkę. W pociągu chwilę sobie posiedziałem, coś zjadłem i nadeszła chwila, żeby zobaczyć, co kryje się w kopercie. Ale skąd w ogóle ją mam? 3 dni przed moim wyjazdem kopertę wręczyła mi Ksansana, dzięki której podobno będę mógł umilić sobie czas. No, nie do końca. W kopercie była kartka, na której było 12 zadań, które muszę wykonać podczas swojej podróży. Jeśli mi się nie uda, czeka na mnie pewna kara. A pierwszym zadaniem było zdobyć numer telefonu od pasażera w dowolnym pociągu. Po chwili szukania udało mi się znaleźć osobę, która dała mi swój numer. 4. Dobra, jeszcze sprawdzimy, czy podawałeś mi prawdziwy numer. Poczekaj chwilę. No co? Dobra, mamy, udało się, dobra, jest, mamy to, dobra. Dobra, pierwsze zadanie jest zaliczone, numer telefonu jest zdobyty. W tym pociągu udało mi się wykonać tylko to jedno zadanie ze względu na małą ilość czasu. Kiedy dotarłem do Krakowa, czekałem na pociąg, w którym będę jechał do Pragi aż 7 godzin, więc będę miał dużo czasu na wykonywanie kolejnych zadań. A jedno z nich było naprawdę cringe'owe, więc jeśli chcecie to zobaczyć, to oglądajcie koniecznie do końca. A w międzyczasie poszedłem kupić ciastka, które były mi potrzebne do następnego zadania. Zorganizuj ciasteczkę, ja rozdaję pasażerom, tłumacząc, że masz urodziny. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, dzisiaj mam urodziny, więc rozdajemy ciasteczka. Rozdanie ciastek nie było takie proste, jak się spodziewałem. Bo sprawa wygląda tak, że dzisiaj ogólnie mam urodziny. Z tej okazji przygotowałem te ciastka i chodzę po pociągu i po prostu rozdaję je pasażerom. I czy nie chciałby pan może się poczęstować jednym? Nie, dziękuję bardzo, naprawdę. Bardzo bym chciała, niestety aktualnie nie słodyczy. I czy nie chciałabyś się może poczęstować? Jeżeli pan chce, może się pan jednym poczęstować. Jeden z pana kolegów się skusił akurat, więc jeżeli pan chce, to... A dziękuję panu bardzo. Jak chcesz, możesz się jednym poczęstować. Dobra. Chcesz się jednym poczęstować. Jasne. Trzymaj, stary. Jasne. Wszystkiego najlepszego. Dzena. Zadanie z ciasteczkami mamy zaliczone. Napisałem do Roxany, odpisała mi, że nie każdy musi brać ciasteczko. Jeżeli po prostu pójdę i zaproponuję, ale ktoś go nie weźmie, to i tak jest git. Teraz myślę, że zajmiemy się opowiedzeniem wzruszającej historii jednemu z pasażerów. Do tego przyda się ChatGPT, więc idę sobie znów coś zjeść, bo w sumie zgłodniałem i coś z czatem pokminię nad jakąś wzruszającą historyjką. Ale zanim to zabrałem się za kolejne zadanie, czyli zapytać się 3 razy tego samego konduktora o to, która jest godzina. Przepraszam, mam takie pytanie. Która jest godzina? 11:27. Dziękuję bardzo. Pierwszy raz mamy. Myślę, że tak gdzieś za pół godziny podejdę znowu i za kolejne pół godziny znowu też do niego podejdę i będzie to zaliczone. A teraz wróćmy do wzruszającej historii. Dobra, mamy wzruszającą historię. Jest troszkę długa. W sumie ją przeczytałem, jest nawet git, podoba mi się, więc teraz trzeba znaleźć tylko jakąś osobę. Historia miała być wzruszająca, ale wyszło tak. Przewrócił się na... Przewrócił się na chodniku. Mam do pana znowu pytanie, bo mi telefon się rozładował. Która teraz jest godzina? 11:47. Okej, dobra. Dziękuję bardzo. Następnie musiałem zdobyć coś do jedzenia. Something to eat. And my question is, could I get one biscuits? One. Thank you very much, thank you. You're welcome. Thank you. O kurczę, ale buja. Kolejne zadanie mamy zaliczone. Coś do jedzenia jest zdobyta i myślę, że nadszedł czas, żeby iść do konduktora i spytać czego, która jest godzina. Bo szczerze już zapomniałem. Czemu się otwiera? O, widzę. Przepraszam, czy mógłby pan ostatni raz mi powiedzieć, która jest godzina? 12:09. O, dobra. Teraz policz miejsca siedzące w pociągu, który będziesz jechał najdłużej. 7, 8, 9, 10, 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 10
Znajduję się właśnie w pokoju zwierzeń i po dodaniu okazało się, że w tym pociągu jest 389 miejsc. A teraz będę leciał do wykonania następnego zadania, które będzie związane właśnie z tym pomieszczeniem. Musiałem stanąć w kolejce do WC i czekać na swoją kolej. Gdy łazienka była wolna, musiałem stać i nie wchodzić do środka. A kiedy zostałem upomniany przez osobę stojącą za mną, musiałem powiedzieć: nie, wiesz, ja nie czekam, tylko liczę liczbę ludzi, które jakby wiesz, wchodzi do toalety i robię statystyki. No, więc tak to wygląda. To było już ostatnie zadanie, jakie musiałem wykonać w tym pociągu. Do Czech zostało mi jeszcze trochę drogi, więc pogadałem trochę z dziewczynami i wreszcie dotarłem do celu. Dojechałem do Pragi, mam teraz 5 godzin czekania na następny pociąg. To co, pójdziemy sobie pozwiedzać. Zobaczymy, co tu jest, co tu mają. Chcę zobaczyć krecika. Muszę kupić krecika, to jest nasz cel, idziemy po krecika. Ale zanim pójdziemy po krecika, to najpierw musimy zdobyć 2 znaczki pocztowe. Dlatego udałem się na najbliższą pocztę. Nie do końca rozumiałem jego nadziała i gdzie mam podejść, dlatego poprosiłem kogoś o pomoc. Udało się, mamy 2 znaczki. I w ogóle fajnie wyglądają, zupełnie inne niż w Polsce. Fajne. Lecimy teraz szukać krecika w sumie, może się uda go gdzieś znaleźć. O drogę do sklepu z zabawkami zapytałem się Kubusia Puchatka i okazało się, że... Polisz? Yes, I am from Poland. Co, cześć, siemano. Co? I ty gadasz po polsku? I ty po polsku gadasz? Jestem Polakiem. Co ty gadasz? Ej, nie, stary, ty gadasz serio? Naprawdę. Ale jazda, ty, stary, nie, ej, ej. Dobra, ej, nie, no ludzie, tego się nie spodziewałem, że kupisz Puchatek, będzie Polakiem. Ej, tu mam takie pytanko, to wiesz, że znajdę sklep z zabawkami? Nie wiem, że właśnie stoję przed sklepem z zabawkami. Jak to wygląda? Także tak jak chciałem, zdobyłem sobie krecika i teraz już możemy iść sobie na dworzec, no i będę czekał na kolejny pociąg. Aktualnie znajduję się w Burger Kingu, bo do pociągu mam jeszcze 2 godziny i teraz będzie najgorszy pociąg. Mam aż 3 przesiadki. Jedna przesiadka jest znowu w Czechach, potem przesiadka jest w Austrii i potem na Słowenii. Najgorsza jest przesiadka w tych Czechach, bo jestem tam o 1 w nocy i pociąg mam dopiero o 4 rano. Więc plan jest taki, że chyba tą noc spędzam w kiblu, żeby wszystko było safe. Ze mną jest też krecik, który mnie obroni, więc miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Wcześniej wam o tym nie mówiłem, ale otrzymałem również zadanie od Kwolciego, które będę musiał wykonać w kraju, do którego jadę. I to zadanie nie będzie łatwe. Ale o tym przekonacie się w dalszej części tego odcinka. Mój pociąg wreszcie przyjechał i ruszyłem w dalszą drogę. Jeżeli miałbym teraz ocenić swoje zmęczenie w skali od 1 do 10, no to taka 7. Poszedłbym spać, najchętniej. Ale nie mogę, bo za bardzo się boję, że przejadę stację. W sumie nie będę już jakoś zbytnio dla was nagrywał, bo też w sumie nie będzie się nic zbytnio działo. Więc widzimy się już na następnej stacji. Dobra, idę w jakieś takie w miarę safety miejsce, żeby było git. Plus jest taki, że jest dosyć ciepło, nie ma jakiejś tragedii. No i co, muszę przetrwać jakoś tutaj te 3 godziny. Jest 1:24. Mój następny pociąg jest o godzinie 4:27. Na peronie nie było zupełnie nikogo, dlatego chciałem pójść na dworzec, ale był zamknięty. Dlatego tą noc musiałem spędzić na ławce zupełnie sam. Teraz sobie zdałem sprawę, że zrobiłem 2 zadania, bo miałem zdobyć 2 różne znaczki, a ja mam 2 takie same. I jak opowiadałem wzruszającą historię, to zapomniałem powiedzieć, że wtedy się właśnie obudziłem, bo moja mama zawołała mnie na śniadanie. Więc te 2 zadania, no to tak, połowicznie mam zaliczone. Jest godzina 2:42. Jest źle. Jakby teraz jest najgorszy moment. Po prostu tak mnie łamie. Jestem tak zmęczony. Najchętniej poszedłbym spać. No. Po moich najdłuższych 3 godzinach przyjechał pociąg, którym zmierzam do Wiednia. W międzyczasie, żeby czas szybciej mi zleciał, zadzwoniłem do Amaterial. Trochę pogadaliśmy i po kolejnych 4 godzinach drogi dotarłem na miejsce i poszedłem do najbliższego Maca, żeby zjeść jakieś śniadanie. Kupiłem sobie śniadanie w Macu. Tost z serweką. Nigdy nie jadłem swoją drogą. Może być. Moim następnym zadaniem z listy było nagranie szczerego wyznania i opublikowania go na TikToku. Obejrzałem to teraz, ale to jest po prostu shit. Ja nie mogę. Jeśli chcecie zobaczyć, jak to wyszło, to zapraszam tutaj. Tutaj będę miał długą podróż, bo w sumie z 5 godzin. O 13 dopiero będę w Zidani Most. Jak zwykle standardy. Musi być dużo ludzi. Dobra, muszę zająć sobie jakieś miejsce. Miejsca nie ma,
więc dymamy sobie na podłodze przez najbliższe 5 godzin. Przed rozpoczęciem wykonywania zadań pierwszym punktem na mojej karcie było ustawienie stopera i po upływie 24 godzin pierwsza osoba po mojej prawej stronie musiała wybrać mi państwo, do którego będę musiał się udać w kolejnym odcinku. Which country I have to visit? It's hard to choose, there are so many, but then, I know, but probably Slovakia, because you're from Poland, so you have been there probably. You can just go as far south now as possible and just go to, I would say, some Greek islands. Greek islands? Yeah. Okej. Okay. Dopytałem się konkretnie, o jaką wyspę chodzi i padło na Milos. I za każde niewykonane zadanie z mojej listy będzie na mnie czekał podwójny challenge w trakcie pobytu na tych wyspach. Jak dobijemy 500 000 subów, to od razu tam lecę, więc jeśli chcesz to zobaczyć, to koniecznie kliknij ten czerwony przycisk tam na dole. Zaraz będziemy wysiadać i nie powiem, chyba w najlepszym miejscu. Lepszego miejsca nie było. Mega ładnie tu jest. Naprawdę. Teraz będę czekał 2 godziny, już na ostatni pociąg, na ostatnią przesiadkę. A teraz idę do łazienki zrobić jedną bardzo ważną rzecz. Muszę pomyć zęby. I przy okazji przebrać ten podkoszulek, bo jest już strasznie przepoczony. I od razu lepiej. Dobra, teraz idziemy sobie wyjść na zewnątrz i coś może fajnego jeszcze będzie. Do zobaczenia. Tu jest tak gorąco. Chyba 35 stopni. Krecik mówi, że już też nie wytrzymuje. Wokół mnie w sumie są takie góry. Za bardzo nie mam się gdzie stąd ruszyć. Tam byłem, nic nie ma ciekawego. Tamtą stronę też nic ciekawego nie ma. Więc siedzę sobie na tej ławce i czekam. Już jest 6 minut opóźnienia. No nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Mam nadzieję, że przyjedę. Najadłem się przed chwilą trochę strachu, ale... Udało mi się dowiedzieć, że tak, jestem w dobrym pociągu i dojadę do swojego celu. Z tego pociągu nie będę jakoś dużo nagrywał, bo muszę się skupić, żeby wysiąść na dobrej stacji i wreszcie dojadę do tego państwa. A wy o tym dowiecie się dosłownie już za moment. Po spędzeniu 24 godzin pociągu, w sumie to ponad, jestem i znajduję się w Chorwacji. W Chorwacji wybrałem sobie to państwo, bo bardzo kojarzy mi się ono z Rezim i Chorwacja była jednym z nielicznych krajów, do którego droga pociągiem trwała 24 godziny. Teraz pójdę sobie coś zjeść i muszę jeszcze wykonać 2 zadania od Roxany i jest jeszcze zadanie od Kwolciego, które będzie bardzo trudne i nie wiem, czy uda mi się je zrobić. Na razie zabieram się za 2 zadania z mojej kartki. Pierwszym zadaniem było, cytując, zrób selfie ze starszą babeczką i wrzuć na Instastory z podpisem z dupeczką. Take a photo with you. Ah, no. And I have a challenge. I have to take a photo with some person. And can I take a photo with you? No? No. Okej. No nic, znowu się nie udało. To nie będzie takie proste. Idziemy dalej. Do you speak English? Little, okay. Okay, fast question. I have a challenge and can I take a photo with you? I do. Yes? Yes. Okay, thank you very much. Zdjęcie ładne jest. Twoja relacja. Boli mnie to. Co ja właśnie zrobiłem? Zostało mi ostatnie zadanie od Roxany, czyli muszę znaleźć małą, średnią i dużą muszelkę. Szkoda, że do morza mam 170 km, ale to może jakoś uda nam się znaleźć jakąś galerię, coś takiego. Nie jest napisane, że muszą być prawdziwe, mogą być sztuczne. Teraz jest moment, kiedy dowiecie się, na czym polegało zadanie od Kwolciego. Pewnie. Wiesz co? Ja mam ciebie wezwanie. W Chorwacji, bo mi stary przepłynął 0,5 km w tej Europie. Mam na tych pięknych wyspach, to z radości, nie? Powiem ci tak, nie jestem jakimś dobrym pływakiem, ale mogę spróbować. Powiedziałem przepłynął, nie wiem na czym. A, okej, okay, dobra. Okej, okay, a ja teraz dobra. Też mam wyzwanie. Zrób wyzwanie do mnie. Aha, dobra, okej. Okay. Support jest tym, let's go. I tego zadania niestety nie wykonam, bo do morza mam 170 km. Owszem, Kwolci nie powiedział, gdzie mam to przepłynąć. Mógłby być to również basen, tak? Rozważałem taką opcję, ale nie spałem przez 40 godzin i jestem naprawdę mega wymęczony i nie dałbym rady przepłynąć tam i z powrotem po 0,5 km. Więc niestety zdanie od Kwolciego nie zostanie zaliczone. Nie udało mi się znaleźć tych muszelek, bo już nie miałem na to zupełnie czasu. Musiałem dostać się tutaj na lotnisko przed zapadnięciem zmroku. Ale podsumowując sobie wszystkie zadania od Ksansany, to 2 challenge wykonałem niestety w połowie. Jednego challenge'u nie wykonałem wcale. Zadania od Kwolciego nie udało mi się wykonać. Nie było na to zupełnie szans. Nawet gdybym poszedł na ten basen, ja nie miałem już siły. Teraz jest godzina 22, ja nie śpię już ponad 40 godzin.
Jedyne, o czym marzę, to po prostu pójście spać i zaraz chyba to zrobię. I oczywiście najważniejsze zadanie, czyli spędzenie 24 godzin w pociągu, mamy zaliczone. Wyzwanie Remka odhaczone. Ja czekam na samolot do Polski i widzimy się w następnym odcinku.